Się Tobie cale.
grzesznikiem, abym przez grzech nie wypadł z Twoich ran opieki. Ale wolę Twą pełniąc, w nich został na wieki. Ale wolę Twą pełniąc, w nich został na wieki. Amen. No i nas takich ładnych, dłuższych pieśni. Ta pieśń Zegar Bije ma 24 zwrotki, tyle ile godzin w ciągu dnia, a to ma 40. Na 40. 40, nie? W niewielkiego postu, tyle. Dobrze, no co mamy dalej? Mamy pieśń, do której nie znam melodii, ale jej konstrukcja też jest taka, że możemy wpaść na melodię Idźmy, tulmy się jak dziadki. Może zostawmy sobie tę pieśń na razie, może do niej wrócimy później. Kolejna pieśń, znana, jedna z najbardziej znanych pieśni, Jezu miłości Twej, w hostii tej wielbimy cud. Bardzo piękna pieśń, z trudnym śpiewem, była bardzo wysoko się ją śpiewa, ale muszę przyznać, że doceniłem ją po pewnym czasie, bo na początku jakoś specjalnie nie przypadałem. To jest pieśń proweniencji francuskiej z jakichś kongresów eucharystycznych bodajże, ale dość dawnych. No i trzeba przyznać, że jest bardzo piękna. Także całkiem lubię ją śpiewać w kościele, jak jest. A możemy też ją zostawić na razie. Przecież też są dwie melodie. A jaką znasz? Nie, właśnie drugą tutaj zobaczyłem, ale to znalazłem też taka... Jezu miłości Twej, ukryty w hostii tej, wielbimy cud. To jest ta zwykła. Jezu miłości Twej, ukryty w hostii tej, wielbimy cud, żeś się pokarmem stał, żeś nam swe ciało dał, na wielny cud. No, ciekawe skąd wzięła się ta wersja. No, także jest też tak, że często do różnych pieśni jest kilka melodii. Można kiedyś się nad tą drugą melodią też zastanowić. Ja bym proponował zaśpiewać pieśń następną, która jest na melodię również znaną i lubianą, czyli U drzwi Twoich stoję, Panie. Z tym, że bez powtarzania, zresztą U drzwi Twoich też czasami śpiewa się bez powtarzania, tylko każdy wers na kolejną zwrotkę i tak wers na wers i tak właśnie byśmy zaśpiewali tych 16 zwrotek. A tam zresztą będzie też następna, że U drzwi Twoich też można zaśpiewać. Oj, mamy więcej zwrotek. 24. Ja bym to bardzo chętnie zaśpiewał, dlatego żeby po prostu przeczytać w ten sposób ten tekst. To jest zawsze warto. No ale zacznijmy od tej krótszej, czyli na początku strony, która u mnie nosi numer drugi. Jezus mój ukrzyżowany. A być może, że później śpiewamy sobie też tę drugą i śpiewać tak też jedną. Ale śpiewało się na tą melodię, czy też nie potrafiłeś znaleźć i pasowało? Wiesz co, musiałbym sprawdzić. W niektórych jest napisane, że rzeczywiście jest jakiś taki śpiewnik, który jest bardzo mało znany i tam jest właśnie napisane, że można śpiewać na melodię. I zazwyczaj tak jest. Ja tutaj akurat bym nie dopisywał tego, więc myślę, że ja bym sam z siebie nie proponował śpiewać na melodię. Raczej szukałbym innych melodii. Ale skoro tak jest i wiemy, że taka tradycja też gdzieś była, więc można ją zaśpiewać. Pytam a propos tych Idźmy, tulmy się jak dziadki. To Idźmy, tulmy, to mój pomysł akurat. No jest taka konstrukcja. Idźmy. Do tego świata, do serca Zbawcy i brata, no prawda, do serca Maryi i Matki. Zupełnie konstrukcja nawet słowa przerabia.
Zresztą, nie wiem, czy pamiętacie, są pieśni, które znamy jako pieśni do Pana Jezusa, które są przerabiane na pieśni do Matki Bożej. Niektórzy wręcz się gorszą, mówią, że to są herezje. Na przykład Tedeum jest przerobione też na pieśń maryjną. Ciebie my, Matką Boga, wszyscy wyznawamy. Ciebie, Panno Maryja, zawsze wysławiamy. I wszystko zupełnie, konstrukcja ta sama, wszystkie sformułowania przerobione tak, żeby pasowały do Matki Bożej. Moim zdaniem bardzo, bardzo piękny zwyczaj przerabiania tych pieśni. To jak pod twoją obronę do świętego Józefa, nie? No, pod twoją obronę świętego Józefa. Nie, zaraz zobaczymy. Idźmy, no to idźmy na razie, nie, ale dokąd... Jezu mój ukrzyżowany. Jezus mój ukrzyżowany, okrutnie zamordowany, krew złotą z boku swojego leje uczniom przebitego. Jesus.
ciekawa pieśń. Można sporo się zastanawiać nad jej treścią. Jest taki moment, że jest fałmierzeńskie, prawda? No właśnie, właśnie. Tak się zastanawiałem, czy to nie chodzi jakby o, o duszę, która jest właściwie w rodzaju żeńskiego, nie? Bo nie ma innego powodu, żeby nagle właśnie było w rodzaju żeńskim. Poza osobistą pobożnością nie jest oczywiście. Następna pieśń jest właściwie do dzisiaj czasem śpiewana, być może znacie ją z natury. Albo może to jest taka narracja ze strony Maryi, może też, nie? Może. Właśnie dlatego trzeba by się zastanowić, już mamy prześpiewane i można się teraz... Jest dość taka... taka anatomiczna, prawda? Tam mnóstwo jest w takich wnętrznościach, no ale... No, ciekawe, że tak. Rozpatrywanie właśnie tej śmierci Pana Jezusa i otwarcia boku. Ciekawe, nie? Że tak właśnie można to analizować i rozważać. Pieśń Każda żyjąca dusza, no ja ją znam, na przykład u mnie w parafii jest śpiewana. Nie wiem, czy znacie tę melodię? Proszę? Jaką melodię znasz? Każda żyjąca dusza niech się miłością wzrusza, uwielbiając, wychwalając serce Jezusa. Znacie jakąś inną? Właśnie ja znam na Chwalmy Niewysłowiony. To jest... Każda żyjąca dusza niech się miłością wzrusza, uwielbiając, wychwalając serce Jezusa. No obie są akurat bardzo ładne, bo czasami jest tak, że na przykład popularna melodia jest właśnie taka, powiedzmy, słaba, a ta dawniejsza czy tam mniej znana jest taka ładna. Tak jak to jest. Cóż tam śpiewali z tych wielkanocnych pieśni? Wstał Pan Chrystus? Tak, wstał Pan Chrystus z martwych. Nie, melodia powszechnie znana jest słaba, a starsza melodia jest niesłychanie piękna i strasznie dziwne, że zanikła. Dobra, to znacie tę melodię drugą, którą Antoni śpiewał? Chłosty. Falmy Niewysłowione? Też nie? A, czyli właściwie bez różnicy. To można zaśpiewać tę wersję albo jedną, albo drugą. Może zaśpiewać jeszcze drugą rzeczywiście, bo dzięki temu będziemy już do przodu, jak będziemy kiedyś chcieli zaśpiewać każda Chwalmy Niewysłowione, sakrament uwielbiony, który Chrystus nam dostawił tu dla obrony. Taki jest tekst do tej pieśni. Też bardzo piękny. Czyli co, to na drugiej zwrotce powtórzmy sobie tę melodię jeszcze raz, a potem już mamy całą. O niebo ani ziemia, nic tak słodkiego nie ma, jak o serce Jezusowe pełne zbawienia. Każda żyjąca dusza